dzisiaj, przyglądając się właśnie regatom, myślę, że będziemy musieli zastanowić się nad jakimś małym pomostem, żeby dodatkowo ożywić i móc częściej tego typu imprezy tu organizować. Bardzo dużo mieszkańców przychodzi tu na spacery. Bardzo dużo osób stąd korzysta z przystanków komunikacji miejskiej, autobusowej. Przyjeżdża, cieszy się tym, co zostało zrobione. Ja też się cieszę, że poprzednie władze jednak zdecydowały się po długich, długich namowach między innymi też moich, zrobić to, że mamy teraz to, co mamy nad Jeziorem Kaplicznym, a teraz musimy dbać, rozszerzać i starać się o to, żeby tylko przynosiło chlubę naszemu miastu. Jak zaczęła się wasza przygoda mini regatami? Zapisaliśmy się rok temu na półkolonie i zaczęliśmy ogólnie żeglować i później poszliśmy na pierwsze regaty. Te będą moje drugie. Moje trzecie. Ścigamy się na łódkach. No, kto pierwszy? Tu nie jest nic na czas, tylko według mnie najważniejsze jest ukończyć regaty. Właśnie, co robić, ażeby takie regaty ukończyć? No to trzeba mieć też, no umieć trochę tego, bo to, no jest to łatwe, ale to zależy dla kogo. No trzeba balastować szczególnie, czyli siedzieć po przeciwnej stronie żagla. No i to nie powiem teraz. Czy płyniecie parami, czy pojedynczo? Pojedynczo, te łódki są bardzo małe. No w tej chwili zawodnicy mijają górną boję, to jest ta żółta. I następny ich cel to jest ta żółta bliżej nas, to jest boja dolna. I po zrobieniu tej boi dolnej, ominięciu jej lewą burtą, będą wpływali między pomarańczową a niebieską i to jest meta. Mogę powiedzieć, jak się zaczęła moja przygoda z żeglarstwem w Kościerzynie. 9 lat temu trafiłem do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie i od tamtej pory tam pracuję przez 9 lat i jest to jeden z nielicznych w Polsce ośrodków, który prowadzi szkolenie dla dzieci i młodzieży bezpłatne. Chciałbym się pochwalić w imieniu swoim i wszystkich kolegów z Garczyna, że za naszą długoletnią działalność otrzymaliśmy ostatnio medal Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego od Polskiego Związku Żeglarskiego. Wiemy i przypomnimy sobie, jak wyglądały te pikniki i Noc Świętojańska nad Jeziorem Gałęźnym. Bardzo dużo osób chciałoby do tego wrócić, natomiast w tym momencie, że poprawiliśmy przejście i barierki nad wiaduktem dochodzącym do Jeziora Gałęźnego, natomiast jest tam dość niebezpiecznie. Zostało to zmienione na Jezioro Kapliczne. Myślę, że jeśli będzie duże zainteresowanie i będą chętni, będzie można trochę dłużej zostać, ale faktycznie ta godzina 20 została docelowo ustalona jako ostateczne zamknięcie dzisiejszego pikniku. Trasa jest króciuteńka, bo akwen mamy niewielki. Myślę, że to jest rekord Guinnessa, chyba na takim najmniejszy akwen, na jakim kiedykolwiek na świecie rozegrano regaty żeglarskie. I to jest kolejny wyścig eliminacyjny. Po kilku wyścigach eliminacyjnych sędzia wyłoni tych, którzy są najlepsi i będziemy mogli obserwować bieg finałowy. Do mnie Zosia, do mnie. Do góry, ster do góry, typek, ster do góry. To jest międzynarodowa klasa regatowa Optimist i jest to najliczniejsza klasa regatowa na świecie. Zarejestrowanych zawodników na świecie jest około 1,5 miliona, w Polsce ponad 100 tysięcy. Bardzo popularna, niezwykle rozwinięta w Gdyni, w Charzykowych, Pomorze jest w ogóle najmocniejszą klasą. Mogą zawodnicy zaczynać praktycznie bez ograniczeń wiekowych. W sumie zaczyna się szkolenie w wieku lat 7 i w tej klasie zawodnicy mogą startować do 13 roku życia. No taka moja zasługa, no taki pomysł, nie? Po prostu zależało mi na tym, żeby coś wymyślić nietuzinkowego, bo festyny no, są wszędzie organizowane, a mieszkańcy Kościerzyny no, nie mają okazji na co dzień oglądać regat. No, w tym roku udało mi się ściągnąć z PCM żaglówki. No, w przyszłym roku, jak da radę, będę chciał, żeby powiaty ościenne, żeby tego dużo więcej było i dużo więcej atrakcji po prostu dla mieszkańców Kościerzyny. Regaty mają oczywiście charakter typowo pokazowy i rekreacyjny, bo dla takich małych zawodników w regatach rankingowych to trasy są
po półtora godziny i rozgrywa się 4-5 takich półtora godzinnych biegów w dowolnych warunkach atmosferycznych. Także to dzisiaj to jest rekreacja i przepyszna zabawa, zresztą chyba pasująca do charakteru imprezy nad jeziorem Kaplicznym. Teraz tutaj pan spojrzy, docierają do mety, tak? Nie, 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 to jeszcze nie tak. Najpierw muszą tutaj na tą żółtą boję ominąć lewą burtą i potem jeszcze raz idą pod wiatr i między pomarańczową a niebieską wchodzą. Tam jest dopiero meta. Zajmuję się szkoleniem młodzieży. Cieszę się, bo mam sporo wychowanków, którzy przerośli mnie uprawnieniami, doświadczeniem i umiejętnościami. A pana osiągnięcia? Moimi osiągnięciami są moi wychowankowie i to, co od 9 lat dzieje się w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, gdzie się dochowaliśmy wielu żeglarzy dobrych. Dwa dni temu wróciłem z Bałtyku, gdzie razem z moimi wychowankami braliśmy udział w Baltic Tall Ship Regatta 2015. Na 20 startujących łódek zajęliśmy 14 miejsce w klasie generalnej, ale bardziej chodzi o to, że pełna załoga to byli garczyniacy, czyli ludzie, którzy na takich optymistach po raz pierwszy dostali kontakt z wodą, a potrafili się sprawdzić nawet w dość ciężkich warunkach. Nie wiem, po co to robić. I jak pan ocenia eliminację? Bardzo dobrze. Niestety wiatr jest troszeczkę dzisiaj wybredny, ale do tej pory wszystko udaje się nam rozegrać tak, jak chcieliśmy. Dzieciaki są zadowolone, o to głównie chodziło. Jak sobie radzili? Tutaj mamy dwie grupy. Tą grupę troszkę bardziej zaawansowaną, która już od 2-3 lat trenuje i tą, która dopiero zaczęła. Natomiast obie grupy radzą sobie bardzo dobrze, pomimo trudnych warunków wiecznych. Także... Co jeszcze na tym akwenie dzisiaj? Po tym jak skończymy ten bieg, to rozgrywamy finał, w którym będzie startowało 10 najlepszych zawodników z pierwszych dwóch biegów, a potem mała niespodzianka, będzie to wyścig oldboyów i tutaj postaramy się ściągnąć troszeczkę starszych przedstawicieli. Mamy nadzieję, że uda nam się dorwać na przykład pana burmistrza, może pana dyrektora Kościelskiego Domu Kultury. Zobaczymy, kto będzie chciał wziąć udział. Starsi mieszkańcy Kościerzyny pamiętają, Noc Świętojańska kiedyś była zawsze obchodzona właśnie nad jeziorem Kaplicznym. Cały czas. Tu Majka na mnie płyń, tutaj płyń, tak? Jeszcze nie Majka, jeszcze nie. Skręć do siebie sterem. Szybko, Majka. Szybko. Nie w tą stronę. O, tu, dobrze. Do nas. Dobra, do nas, tak jest. O, tak. Poczekaj jeszcze, Majka. Do góry, mocno. Mocno. Raz, dwa. Prawo, lewo i ciągnij w górę. Prawo, lewo, ciągnij w górę. Miejsce drugie, Wiktoria Szynikowska. Brawo. Miejsce trzecie, ex aequo, Ania Jażdżewska i Michał Pietruk. Brawo. Miejsce czwarte, Julia Adamczyk. I ta wymieniona piątka przechodzi do finału, tak? Antek Masiak, Michał Pietruk, Marta Sienkiewicz, Ania Jażdżewska, Wiktoria Szymikowska, Olga Szarmach, Julia Adamczyk, Adrian Wantochrekowski, Zosia Szyc i Max Kropidłowski. Tą dziesiątkę zapraszam i teraz pogadamy o finale. Gdzie zajęłeś? Pierwszy. Co trzeba robić, ażeby wygrać? Dobry wiatr złapać, prawda? Mhm. Ale powiedz to samo. Dobry wiatr złapać. Wszystkich dzieciaków wyprzedziłem. Jakie masz szanse na wygranie finału? Duże. A będziesz pierwszy, drugi czy trzeci? Pierwszy. Bardzo dobrze, zobaczymy. Będziemy ci kibicować. Przystąpiłem do klubu jakieś 5 lat temu. Zaczynałem właśnie od optymistów. Niedawno zrobiłem patent. Teraz przerzuciłem się już na jachty wyższej klasy typu Omega i Puck. Jakie są twoje osiągnięcia? Ostatnio wróciłem z rejsu Baltic Tall Ships Regatta, regaty bałtyckie, Gdynia, Kłajpeda, Szczecin. Zajęliśmy bodajże 5. miejsce w grupie i 12. w całokształcie. Można się zmoczyć, można się przewrócić, ale trzeba ćwiczyć dalej, tak? Czy trzeba umieć pływać tym sporcie? No wypadałoby, no nie? Bo wiadomo, że ta umiejętność jest przydatna po wypadnięciu. Kamizelka to kamizelka, ale dopłynąć trzeba, nie? Obserwujesz dzisiejsze zawody. Jak je oceniasz? Jak na tą siłę wiatru, to jest bardzo trudne zadanie dla żeglarzy, ponieważ tutaj się faktycznie liczą umiejętności, bo gdy jest mocny wiatr, można płynąć, a tak to stoimy praktycznie. Ale dobrze sobie radzą, dają radę. Co jeszcze będzie dzisiaj? Teraz odbywa się bieg finałowy.
Wiktoria, która płynie na tej łódce z niebieskim żaglem, przed chwilą miała kłopoty techniczne, ale przepisy są bezwzględne. Jeżeli ktokolwiek udzieli jej pomocy, to ona by została zdyskwalifikowana. Po prostu w żeglarstwie trzeba radzić sobie samemu. Wiatr jest zmienny, procedura się jeszcze nie skończyła i trudno się utrzymać w pobliżu linii startu i na korzystnej pozycji. No i poszli. Zobaczymy, kto sobie najlepiej poradził. W jedną stronę, raz w drugą. W żeglarstwie nazywa się to halsowanie i na tym odcinku, kiedy trzeba halsować, rozstrzyga się większość regat. Kto pływa pod górę najlepiej, ten przeważnie wygrywa. Ciekawe, czy zajedzie jej drogę, czy nie. Olga jest też wysoko. Kto to idzie? Olga i Wiktoria. O, Wiktoria, która miała, której wyskoczył masz przed startem, prowadzi, proszę. Teraz będzie zwrot przez rufę na boi. O, pięknie, he? Tak. Chciałem Państwa uwagę zwrócić na to, że prowadzi ta zawodniczka, która przed startem miała kłopoty techniczne. I proszę, błąd techniczny. Dwie zawodniczki dały się ustawić w linii wiatru. Niestety tak. Antek. Nie w tą stronę zrobił. Co Antek ma tam? Objazd z tej strony żagiel. Ja. Żółtą znowu lewą burtą. Tak, najpierw tamtą, potem tą i dopiero wtedy na metę. Tu Państwo widzą moment zdublowania. Zawodniczka z... Duży tłok. Ale niech Państwo zwrócą uwagę, że do tej pory nie nastąpiło żadne zderzenie jachtów, które jest oczywiście karane. Czyli to świadczy nie najgorzej o umiejętnościach młodych sterników. Żadna z zawodniczek nie osiągnie mety tym kursem, muszą robić zwrot. Właśnie obie wykonały to jednocześnie. W tej chwili wyżej jest Olga, ale Wiktoria ma prawo drogi, więc zobaczymy, jak to wyjdzie na finiszu. Dobrze, na niebiesko płyn! Dobrze! Jeszcze kilka metrów. Olga przykryła, zabrała wiatr Wiktorii i to prawdopodobnie ona pierwsza wejdzie na metę. A niebieską jeszcze! Chyba, że wiatr się zmieni, co właśnie nastąpiło. I teraz decyzja. Jechać czy robić zwrot? To są te emocje żeglarskie. Olga zdecydowała się na zwrot. Wiktoria idzie tym samym halsem. Zobaczymy, która taktyka okaże się skuteczniejsza. Słuchajmy sędziego, czeka. Jest gwizdek, mamy zwycięzcę. Olga Szarmar. Wiktoria ma już drugie miejsce. Czekamy, kto zajmie trzecie. Tutaj dwa jachty u dołu. Blisko siebie. I podobna rozgrywka na ostatniej halsówce. Zawodniczki już spływają, teraz będą gratulacje od rodziców, od trenera. Jak było? Nie, fajnie. Powiedz troszeczkę, jak to w ogóle przeglądało, jak to wyglądało tam na wodzie? Nie było aż za dużo wiatru, ale było dobrze. Rywalizowałaś z swoją koleżanką. Jakie były trudności w ogóle? No, trochę trudności z wiatrem i jeszcze ona mnie ciągle wyprzedzała. Kiedy w ogóle zaczęłaś pływać? 2 lata temu. I jakie masz już osiągnięcia? No,
zawody, no regaty oczywiście, bo zajęłam dwa razy chyba szóste miejsce, a teraz pierwsze. No jednak się udało, drugie miejsce. Tak. Jak było na tej wodzie? No wiatr jest bardzo zmienny, więc to trochę trudno było, ale widocznie się da. Na końcu zrobiłam błąd, bo stanęłam pod wiatr też. Poza tym, jak to w ogóle wyglądało tam? Według mnie miałam najgorszy start, bo maszt wyrzedł. Prawie by mi spadł do wody. Ale tak to w porządku było. Szczęśliwa mama. No. Cieszy się? Bardzo. I dziadek. Dumna. I dziadek. Łzy już przeszły. Powiedz, jak było? Piąte, nie? Świetnie. Piąte miejsce. Najważniejsze. Tutaj komisja, pan burmistrz, pan Krzysztof Lipski i Zdzisław Czucha. Zosiu, wielkie brawa. Michałku, jesteś z nami. Zapraszamy po odbiór twojej nagrody. Maciu, ty jesteś chyba najmłodszym uczestnikiem. Wielkie podziękowania. No i co ty powiesz, Maciu? Cyprian Talamon, przepraszam. No, Cyprian też się podoba. Zupełnie młodziutką uczestniczką. Gratulujemy. No i tu już poważniejsza oczywiście nagroda. Pan Krzysiu za tą magiczną reklamę. Wiktoria Szymichowska, wielkie brawa. O, Wiktoria, no to już jest naprawdę nie lada wyczyn. Oczywiście puchary. Czyli Wiktoria w tej chwili odbiera podziękowania, dyplom i puchar za zajęcie drugiego miejsca. Wiktoria, drodzy Państwo. No i zwycięzczyni, drodzy Państwo, Olga Szarma. Kochani, wielkie, wielkie brawa. Olga, naprawdę byłaś dzielna. Do widzenia. Do zobaczenia. Żegna Państwa zespół Andaro w składzie Andrzej Mrowiński i Dariusz Racowski. Dziękujemy.